się szlachetni zebrani. W imieniu wszystkich odznaczonych bardzo serdecznie dziękuję za dostrzeżenie i uhonorowanie całej rodziny salezjańskiej. Zdajemy sobie sprawę, że za każdym z nas stoi całe grono wychowawców, animatorów, trenerów, no i setki czy tysiące wspaniałej młodzieży. Pałac ten gościł znamienitych ludzi, wśród nich 3 razy Jana Pawła II. Ile razy któryś z salezjanów z Krakowa miał okazję z nim się spotkać i przedstawiał się, że jest salezjaninem z Krakowa, z Tynieckiej, to jest święty Zaszczepił. Wiem, pamiętam. Mieszkałem pod 10. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu pan prezydent, słysząc salezjanie i sport, nie będzie pamiętał jedynie salezjańskiego boiska i swojego grania na nim, ale będzie miał przed oczyma cudowną młodzież razem z ich wychowawcami, animatorami, trenerami, którzy robią wszystko, by wspierać tych młodych ludzi w dojrzewaniu, by stawali się rzeczywiście dobrymi chrześcijanami i uczciwymi obywatelami. Bardzo serdecznie dziękuję.